Milicjanci spojrzeli po sobie. Szczęch poderwał się z łóżka. W poniedziałek spytał niespokojnie. Tak, jeszcze przed siódmą. Powiedział, że siostra wyjechała do Gdańska i że już do mnie nie wróci. A co? To nie był jej brat? spytała speszona wyczekującymi spojrzeniami milicjantów. Bernacki usiadł ciężko na łóżku, westchnął i spytał często do niej przychodził? Pierwszy raz go widziałam na oczy, odparła szybko. Pan Krawczak może zaświadczyć, że nie kłamie. To samo mu powiedziałam. Prawda, panie Bronku? Sierżant potwierdził skinięciem głowy. A może zna pani nazwisko swojej lokatorki? Pytał dalej Bernacki. No, jakże bym miała nie znać. Przecież mieszkała u mnie prawie dwa miesiące. Nazywała się, przerwała na moment stropiona przenikliwym wzrokiem bernackiego, nazywała się Helena Starowiejska, zakończyła szybko i podniosła dłonie do oczu. Bernacki pobladł i wypuścił z ręki notatnik. Jak? spytał. Nie dosłyszałem. Helena starowiejska, powtórzyła nieśmiało Karwowska. Czy to ona? Pokazał fotografię. Kobieta przysunęła ją sobie do oczu. Tak, to Helenka mówiła, że jest studentką, że uczy się na doktorkę. O, Boże, jęknął szczęch i opuścił bezradnie ręce a ja, głupi, myślałem, że to już koniec naszych kłopotów. Co robimy? spytał po chwili z rezygnacją i popatrzył wyczekująco na kolegów. Małnowicz wzruszył ramionami. Adam tu dowodzi, rzekł. W świetle jednak tego, co usłyszeliśmy od pani Karwowskiej, nie widzę potrzeby grzebania po szafach. Mogę najwyżej zdjąć z nich ślad linii papilarnych. Tylko po co, skoro nikt do niej nie przychodził? Mam rację? Bernacki nie odpowiedział. Siedział nieruchomo ze wzrokiem utkwionym w fotografii zamordowanej dziewczyny. Zupełnie zrezygnowany, zniechęcony. Przestępca znów okazał się sprytniejszy od nich. Ubiegł ich, bo nie miał wątpliwości, że to właśnie on był tu w poniedziałek? Tak odrzekł w końcu. Musimy się zastanowić. Popatrzył na szczęcha. Czy może nas pani zostawić na minutę? Zwrócił się do Karwowskiej, która nagle jakby przeczuwając że nie tego od niej oczekiwali i chcąc wynagrodzić zawód, jaki mimo woli sprawiła im swoimi odpowiedziami, rzekła. Mam tu coś od niej, podeszła do stołu i wyciągnęła szufladę. Z nadzieją patrzyli na jej ręce. Po chwili wyciągnęła małe, owinięte gazetą pudełko. Dała mi go w ubiegłym tygodniu. O! Proszę, delikatnie wyjęła z niego mały, damski zegarek na rękę i podała go Bernackiemu. Nie przyniósł jej szczęścia, tak mi powiedziała. Wygląda na złoty, Bernacki przekazał zegarek Małnowiczowi. Odczytaj markę. Małnowicz sięgnął po lupę i pochylił się nad zegarkiem. W milczeniu skupili się wokół niego. Wydaje mi się, że jest to Pallas, powiedział wreszcie. Tak, teraz widać wyraźnie bardzo stary. A te znaki na kopercie możesz je odczytać? Spróbuję. Tak, rzekł po chwili to są litery pewnie monogram właściciela powiedz wreszcie jakie ponaglał ubernacki. Wk. Jak powiedziałeś Wk? To niemożliwe. Bernacki zatoczył się i wyszarpnął zegarek z ręki kolegi. Czytać to ja jeszcze umiem. No i co? Zgadza się? Bernacki nie odpowiedział, tylko mrucząc coś niezrozumiale pod nosem wpatrywał się roziskrzonymi oczami w złoty przedmiot. Daj kopertę, powiedział po chwili wyraźnie wzruszony i wyciągnął rękę. A ty? Zwrócił się do Szczęcha. Napisz pokwitowanie. Zabieramy to cacko. Karwowska najpierw zmartwiła się, potem pokiwała ze zrozumieniem głową i wcisnęła się pomiędzy nich. Musi być bardzo ważny, domyśliła się. Tak, potwierdził Bernacki. Bardzo ważny, dodał i włożył go do kieszeni marynarki. A teraz niech pani wyjdzie na chwilę do kuchni, chcemy porozmawiać, poprosił. Karwowska skinęła głową i podreptała w stronę drzwi. Zostali sami. Bernacki usiadł za stołem i wsparł głowę na otwartych dłoniach. A więc mam nareszcie dowód, że te dwie zbrodnie są dziełem tego samego człowieka, pomyślał i uśmiechnął się z zadowoleniem. Wiecie, do kogo należał ten zegarek? spytał. Nie, nie wiemy, odparł szybko szczęch. Gadaj więc, tylko prędko. Bernacki podniósł głowę, chwilę milczał, unikając spojrzenia kolegi, potem wstał i powiedział obojętnie. Był własnością Weroniki Kowalskiej. Szczęch zerwał się na równe nogi. Ty jednak masz nerwy, wybuchnął. Nie rozumiem, jak można o tym tak spokojnie mówić. Przecież to fakt o kapitalnym znaczeniu. Potwierdza nasze przypuszczenia, że zabójca Kowalskiej i lokatorki Karwowskiej to jedna i ta sama osoba entuzjazmował się. Tylko że wciąż jesteśmy daleko od niego, nagle zmartwił się. Musi to być osobnik wyjątkowo niebezpieczny, szczególnie dla nas. Dlaczego spytał Małnowicz. Bo umiał precyzyjnie zaplanować i konsekwentnie zrealizować swoje zbrodnicze zamiary, wyjaśnił szczęch. Świetnie to ująłeś, stwierdził Bernacki. Dość już jednak na ten temat. Bierz się za protokół przeszukania, a jak go już wypełnisz, zajmij się przesłuchaniem Karwowskiej. Ty zaś, zwrócił się do Małnowicza, zrób parę zdjęć i poszukaj na meblach śladów linii papilarnych. Tylko przyłóż się do tego. Jak sobie życzysz, mruknął Małnowicz, zabierając się do pracy. Ja natomiast rozejrzę się po okolicy porozmawiam z sąsiadami karwowskiej, być może któryś z nich widział go tutaj w poniedziałkowy ranek Pytaj też o samochód przypomniał szczęch nie obawiaj się, nie zapomnę odrzekł spotkamy się, powiedzmy za godzinę przy samochodzie dodał opuszczając z sierżantem krawczakiem mieszkanie karwowskiej. Nie dowiedzieli się jednak niczego nowego. Sąsiedzi Karywowskiej, ludzie w bardzo podeszłym już wieku, niezbyt chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami. Byli nieufni, powściągliwi. Milicjanci szybko zrezygnowali z dalszych rozpytywań i wrócili do samochodu. Wokół trwała przedwieczorna cisza. Słońce powoli kryło się za wieżowcami i osiedla. Zupełnie ucichł wiatr. Przez szyby służbowego fiata widzieli ludzi wracających z miasta, obiłczeni ziadkami, wypełnionymi mlekiem i pieczywem, brnęli w błocie do swoich nowych, wymarzonych mieszkań. Ciężko tu żyć, zauważył Bernacki. O, tak, potwierdził Krawczak. Wiem cokolwiek na ten temat, jako że od dwóch miesięcy tu mieszkam. Wszystko trzeba przywozić z miasta. Nawet byle jakiego kiosku nie postawili. A droga? Widzieliście? Na szczęście mieszkania są bardzo ładne, duże, słoneczne. Mogę już iść do domu? Służbę skończyłem dwie godziny temu zakończył ze znużeniem w głosie. Oczywiście. Nie zapomnij tylko o notatce. Chcę ją mieć jutro rano. Moment zatrzymał wysiadającego już z wozu sierżanta. Skąd dowiedziałeś się, że ona mieszkała u Karwowskiej? Widywałeś ją tu wcześniej? Skądże? To przypadek. Wstąpiłem w południe do Karwowskiej zapytać, jak jej się żyje, czy nikt jej nie dokucza, a że miałem ze sobą gazetę. Zapytałem od tak, dla formalności, czy nie zna tej dziewczyny. To wszystko. Dziękuję. Bernacki wyciągnął rękę Do jutra. Do jutra, powtórzył milicjant. Notatkę dostarczę najpóźniej o wpół do dziewiątej, dodał służbiście i odszedł. W drodze powrotnej do komendy Bernacki zapoznał się z protokołem przesłuchania Karwowskiej. W Grabówce, czytał, mieszkam od trzydziestu lat. Utrzymuje się z renty po mężu. Na początku czerwca bieżącego roku, dokładnej daty nie pamiętam, Przyszła do mnie nieznana mi dziewczyna i zapytała, czy nie przyjęłabym jej na stancję. Odmówiłam jej w pierwszej chwili, w końcu jednak uległam. Była taka młoda, miła, sympatyczna. Po raz ostatni widziałam ją 20 lipca. Tego dnia wstała bardzo wcześnie, o szóstej. Zrobiłam jej śniadanie, nie tknęła go jednak. Zauważyłam, że była jakaś smutna, przygaszona, inna niż zazwyczaj. Wychodząc z mieszkania, powiedziała, babciu, bo tak mnie nazywała, jeśli mi się coś złego przydarzy, to powiedz. Niestety nie dokończyła. Roześmiała się tylko, lecz jakoś tak dziwnie, jakby przez łzy. Jestem pewna, że nikt jej w moim domu nie odwiedzał. Nic też nie wie mojej rodzinie, krewnych czy przyjaciółkach. Nigdy nie rozmawiałyśmy na ten temat. Raz tylko wspomniała. Że wkrótce spotka się ze swoim narzeczonym, którego nie widziała kilka lat i że boi się tego spotkania. Jeśli chodzi o zegarek, który podarowała mi na imieniny, a który przekazałam funkcjonariuszowi milicji, to wiem, że nie nosiła go na ręce, tylko w torebce. Co się zaś tyczy mężczyzny, który w poniedziałek rano przyszedł po jej rzeczy i który podał się za jej brata, to stwierdzam stanowczo, że nigdy go przedtem nie widziałam. Jestem przekonana, że zapamiętałam jego rysy twarzy, kolor włosów, sposób poruszania się na tyle, by bez problemów rozpoznać go, w razie gdyby mi go okazano. Ubrany był w sztruksową marynarkę koloru czarnego i takież same spodnie. Wiek jego oceniam na około 35 lat. Mógł mieć 185 cm wzrostu. Zwróciłam też uwagę na jego włosy krótkie, czarne. Takie włosy noszą młodzi mężczyźni, którzy dopiero co wyszli z więzienia. Kto przyczynił się do śmierci Heleny, nie wiem. Mogę co najwyżej przypuszczać, że zabił ją ten właśnie młody człowiek. To wszystko, co mogę zeznać w sprawie zabójstwa Heleny Starowiejskiej. Tak więc, powiedział, zastanawiając się nad tym, co przeczytał: Nadal nic nie wiemy. Ponadto spodziewałem się, że dokładnie ją przesłuchasz, dodał z wyrzutem, wkładając protokół do teczki. Śpieszyłem się, tłumaczył się Szczęch. Wiesz przecież, że umówiłem się ze Starowiejską. A więc ona żyje. Z protokołu wynika zupełnie coś przeciwnego. Przyznaję, że ostatnie zdanie nie jest najszczęśliwiej sformułowane, ale zrozum że Karwowska znała tę dziewczynę pod tym właśnie nazwiskiem i dlatego tak napisałem. W każdym razie czytałem już lepsze twoje protokoły, podsumował krótką dyskusję Bernacki. A ty dokąd chcesz jechać? Spytał drzemiącego na tylnym siedzeniu Małnowicza. Jak to dokąd? Do komendy. Muszę przecież zostawić te klamoty. W domu są mi niepotrzebne, odparł, przeciągając się. Mam również nadzieję, że mnie podrzucisz do chałupy, dotknął ramienia Szczęcha i uśmiechnął się przymilnie. Szczęch zerknął w lusterko. Wiesz, co mówią o nadziei, rzucił półgłosem. Nie wymądrzej się, tylko odpowiedz, jak cię grzecznie proszę, Wargnął zdenerwowany Małnowicz. Przepraszam, nie gniewaj się, ale dzisiaj naprawdę nie mogę. Jestem umówiony. Usprawiedliwiał się. Małnowicz nic nie powiedział. Ostentacyjnie odwrócił się tyłem do szczęcha i utkwił wzrok za szybą. Dotarli do komendy. On się chyba na mnie obraził, powiedział szczęch, gdy Małnowicz wyszedł z samochodu. Nie podał nam ręki. Nie przejmuj się głupstwami, a jemu przejdzie do jutra. Chociaż, prawdę powiedziawszy, Mogłeś zachować się taktowniej? Wiem. Dokąd jedziemy? Do garażu. Musimy przecież zostawić samochód. Chwileczkę, nie pali się. Właśnie zastanawiam się, co by się stało, gdybyśmy na prywatne spotkanie pojechali służbowym autem. Co na to regulamin? Jaką karę przewiduje? spytał Szczęch i uruchomił silnik. Upomnienie. Nagane. Bernacki wzruszył ramionami. Nie wiem, odpowiedział. Miejmy nadzieję, że nie natkniemy się na tych speców od regulaminów, chociaż ich pełno o tej porze na mieście. Czyżbyś nie miał nic przeciwko temu, zdziwił się szczęch. Zgadłeś. I w razie wpadki biorę całą winę na siebie. Ruszaj. Zdążymy, mamy jeszcze kwadrans. Zapomniałeś, że muszę powiadomić Gozdarowskiego o wynikach naszej wizyty u Karwowskiej. Zrobisz to później. Czy ty nie rozumiesz, że musimy stąd odjechać? Za długo stoimy przed gmachem. Nie zapominaj też o Małnowiczu. Jeśli nas tutaj zastanie, Bóg jeden wie, co sobie o nas pomyśli. Ruszaj! zakończył podniesionym głosem i wyłączył odzywającą się co chwila trzaskami radiostację. Ten argument przekonał szczęcha. Rozejrzał się niespokojnie dokoła i szybko wyjechał z parkingu na ulicę. Na skrzyżowaniu przy hotelu zatrzymały ich jednak czerwone światła. Szczęch włączył radio i rozparł się na kierownicy. Zaparkujemy samochód przy MdQ oświadczył. Muszę trochę rozprostować kości. Bernacki w odpowiedzi skinął tylko głową. Z zamkniętymi oczami słuchał płynących z głośnika ostatnich akordów dziewiątej symfonii Beethovena. Mógłby tego słuchać bez końca. Za minutę dziewiętnasta znów dobiegł go chrapliwy głos szczęcha. Z trudem otworzył oczy. Radio zamilkło. Po chwili odezwało się sygnałem czasu i skoczną ludową melodią. Miejmy nadzieję, że nasz gość również się spóźni. Powiedział lustrując wzrokiem zatłoczone chodniki. Obyś miał rację, mruknął Szczęch i skręcił w wąską, jednokierunkową uliczkę prowadzącą do domu kultury. Z dziesięciominutowym opóźnieniem przekroczyli próg kawiarni i od razu skierowali się ku stolikowi w rogu sali, przy oknie. Zamówili lody, kawę i piwo. Było cicho i sennie. Przy kilku stolikach siedziało parę osób. Na wprost nich mężczyzna w średnim wieku, zamyślony nad filiżanką kawy, przy bufecie siwy staruszek, z wyglądu emerytowany profesor uniwersytetu, ze swoją herbatą i milczeniem, a nieopodal wyjścia, dwie kobiety całkowicie pochłonięte sobą. Nie byłem tutaj ze dwa lata, odezwał się Szczęch, rozglądając się po sali. Nic się jednak nie zmieniło. Te same stoliki, krzesła, boazeria. A więc nic nie straciłeś, nic przychodząc tutaj, rzekł uśmiechając się Bernacki. Spóźnia się, dodał zerkając na zegarek. Chyba że wyszła tuż przed nami. To niemożliwe, zaprotestował Szczęch. Uprzedziłem ją, że mogę się spóźnić. Obiecała poczekać do wpół do ósmej. Urwał na moment i rozluźnił krawat. Zastanawiałeś się, w jaki sposób powinniśmy wykorzystać zeznania Karwowskiej? Spytał, zmieniając temat rozmowy. Owszem, odrzekł Bernacki po namyśle. Wyjął papierosy i położył je na stoliku. Wygląda na to, że wreszcie dopisało nam szczęście. Mamy rysopis sprawcy, wiemy, gdzie, w jakim środowisku należy go szukać. No i mamy świadka, dokończył. Pytałem o coś innego. Wiem. Więc jak nalegał szczęch? Cóż, odpowiedź jest prosta. Należy schwytać mordercę, pokazać go karwowskiej i mamy sprawę z głowy, odparł uśmiechając się niewinnie. Faktycznie genialne. Jak na to wpadłeś? Spytał kpiąco. To wszystko prawda. Tylko że w końcu może się okazać, iż facet który przyszedł do Karywowskiej po rzeczy tej nieszczęsnej dziewczyny, nie jest mordercą, nie wyszedł z więzienia i tak dalej. Co wtedy? Bernacki poruszył się niespokojnie i odchrząknął, jakby się przygotowywał do złożenia ważnego oświadczenia. Mylisz się, powiedział dobitnie, błądząc wzrokiem po zalanej promieniami zachodzącego słońca szybie. Ten człowiek jest zabójcą. Urwał, gdyż do stolika zbliżyła się kelnerka. Lody podam za chwilę, oznajmiła znużonym głosem, stawiając przed nimi kawę i piwo. On po prostu zaciera ślady, jakie po niej zostały, podjął, gdy zostali sami. Gdyby był, jak się przedstawił, jej bratem, to już wczoraj mielibyśmy jego zeznania. Karwowska ma rację, mówiąc, że skojarzył się jej z więzieniem. Starzy ludzie umieją patrzeć i wyciągać prawidłowe wnioski. Jutro zaczniemy go szukać. Sprawdzimy wszystkich mężczyzn, którzy opuścili zakłady karne w końcu czerwca i w lipcu. Zajmie się tym kasperek. Znacznie gorzej natomiast przedstawia się sytuacja z dowodami. Przecież jedynym świadkiem jest Karwowska Spędza mi też sen powiek kwestia identyfikacji zwłok tej dziewczyny. A bez tego, nawet jeśli będziemy mieć mordercę, nic nie zwojujemy. Wszystko wskazuje na to, że nie pochodzi ona z terenu naszego województwa czy regionu. Przyjechała tu na spotkanie z mordercą. Mówiąc to od czasu do czasu rzucał okiem na zadumanego szczęcha i na ludzi, którzy na chwilę wpadali do kawiarni. Niektórzy pytali o papierosy, inni stojąc. Pośpiesznie wypijali oranżadę i wychodzili raczej ze swoim chłopakiem, który miał stać się mordercą, zauważył rzeczowo szczęch. Bernacki pokiwał z uznaniem głową. Właśnie. Przypuszczam też, że nie była to jej pierwsza, a zarazem ostatnia wizyta w naszym mieście. Przy okazji którejś z nich trafiła na Akademię Medyczną i skradła starowiejskiej korzuch i legitymację. Dlatego jej zdjęcie musimy koniecznie okazać służbie więziennej. Mam nadzieję, przerwał na chwilę i zamieszał kawę, że jej twarz nie będzie niektórym z nich obca. Powinni nam również powiedzieć, kogo odwiedzała. Oczywiście, a wtedy. Zbyt optymistycznie to brzmi, przerwał mu szczęk i sposępniał. Bernacki westchnął i powiedział apatycznie. Tak, to tylko teoria. Bądźmy jednak dobrej myśli. Wiedzieli, że wciąż poruszają się w sferze domysłów, przypuszczeń i pobożnych życzeń, że wszystko, co powiedzą, wielokrotnie już wcześniej przeanalizowali lub też sprawdzili. Jedno jest pewne: obie kobiety zginęły z ręki tego samego faceta podsumował Szczęch, patrząc na swoje zaciśnięte dłonie. Bernacki nagle spoważniał. O cholera. Pójrz, chwycił kolegę za łokieć. Szczęch odwrócił głowę w stronę drzwi i z wrażenia aż podskoczył na krześle. Helena Starowiejska i redaktor Stefan Grabowski, uśmiechnięci, trzymając się za ręce, szli w stronę ich stolika. Następnego dnia Bernacki przyjechał do komendy już o szóstej i od razu zajął się wystukiwaniem na maszynie tekstu telefonogramu do biura kryminalnego. Kilkanaście minut później do pokoju weszli Kasperek i szczęch Czy ty zawsze musisz być pierwszy A może cierpisz na bezsenność? Od progu marudził szczęch i przypuszczając, że nie doczeka się odpowiedzi, zajął się opróżnianiem popielniczek. Nie znoszę widoku petów, obrzydliwość, krzywił się, zdmuchując z biurka resztki popiołu. Bernacki, nie podnosząc wzroku to Ptimy. Dał znak ręką, ażeby mu nie przeszkadzali. Szczęch posłusznie umilkł. Wyjął gazety z aktówki, usiadł przy biurku i zagłębił się w lekturze. Kasperek podszedł do okna. Po wczorajszym przyjęciu z okazji urodzin żony nie czuł się najlepiej. Oby tylko nie było upału, myślał patrząc na niebo z rzadka tylko pokryte białymi obłokami. Z odrętwienia wyrwał go głos Bernackiego. Janusz, zanieś to do oficera dyżurnego, podał mu telefonogram. I poproś, aby nadal go jak najszybciej, a jeśli to możliwe, natychmiast. Co z tobą, zatroszczył się. Kasperek nic nie odpowiedział. Wzruszył tylko ramionami i zwinąwszy telegram w rulon, wyszedł na korytarz. Bernacki spojrzał pytająco na Szczęcha. Co mu jest? A co ma być? Odburknął szczęch. Zachowujesz się jak twój kierownik. Może jeszcze raport na chłopaka napiszesz, że przyszedł trochę zmęczony. Mówił ci przecież wczoraj, że ma rodzinną uroczystość. Szybko zapominasz. Mam go przeprosić? Za co? Wobec niego byłeś w porządku. Cieszę się. A co w prasie? Jest coś o nas. Szczęch zawahał się, jakby zaskoczyło go to pytanie. Tak, piszą o niepraworządnym działaniu funkcjonariuszy z wrocławskiej komendy wojewódzkiej, odrzekł. I bawi cię ta pisanina? Szczęch potrząsnął głową. W jego oczach pojawiły się iskierki rozdrażnienia. Przeciwnie, denerwuje. Nie znają nasi koledzy, oczywiście niektórzy. Obowiązujących przepisów i takie są tego efekty. Bernacki podniósł głowę i przyjrzał się uważnie okrągłej, opalonej twarzy Szczęcha. Przyczyn jest chyba o wiele więcej, powiedział z zastanowieniem: ogólne rozprzężenie, więcej wypijanego alkoholu, no i społeczeństwo jakby odwróciło się od nas. Wiesz chyba dlaczego? Każda nasza interwencja, prawie każda, poprawił się, spotyka się jeśli nie z obojętnością, to z wrogością. I to mnie najbardziej niepokoi, bo rozzuchwala przestępców. Wkrótce pewnie będziemy wysyłać im zaproszenia, a nie wezwania. Wyobraź sobie, idziesz ulicą, a przy kiosku z piwem stoi gość, za którym rozesłano listy gończe. Podchodzisz do niego i mówisz, Szanowny panie, jestem milicjantem. Jest pan podejrzany o dokonanie trzech napadów, oczekuje pana prokurator, gdyż chciałby z panem porozmawiać, może przesłuchać. Czy byłby pan skłonny wstąpić do niego na godzinkę? A on na to, dzisiaj nie mogę, bo właśnie przywieźli piwo. A gdy nalegasz, że sprawa pilna, on ci odpowiada, spieprzaj pan. I co wtedy robisz? Mówisz przepraszam i wycofujesz się chyłkiem. Bo dokoła kilkunastu kolesiów już zawija rękawy i tłumek gapiów rośnie. I jeszcze dziękujesz niebu, że nikt dla zabawy nie rzucił w ciebie kuflem. Czarnowictwo czy kpiny? Jedno i drugie. A wiesz, co najbardziej mnie w nich bawi? Że gdy zostanie pobity i obrabowany jeden z nich, natychmiast biegnie do komisariatu i żąda ukarania winowajcy. Nie widzę w tym nic śmiesznego. A ja tak, powiedział zapalczywie. Rozśmiesza mnie do łez widok złodzieja, który został okradziony przez kumpla. trzęsa się ze śmiechu, przyjmując od niego zgłoszenie o kradzieży. Szczęchu uśmiechnął się szeroko. Już dawno nie widział przyjaciela tak rozzłoszczonego. Ciekawy punkt widzenia, powiedział podnosząc się z krzesła. A nie wydaje ci się dziwne, zaperzał się coraz bardziej bernacki, że my, powołani do ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa uczciwych, spokojnych obywateli, zbyt często strzeżemy mienia ludzi, którzy do majątku, pozycji, znaczenia doszli w nieuczciwy sposób. Za często machnął z rezygnacją ręką. Powiedz, czy tak już zawsze będzie, czy to się kiedyś zmieni? Szczęchu siadł, sięgnął po gazetę i ukrył za nią twarz. Dopiero wtedy powiedział. Moje zapewnienie na pewno ci nie wystarczy. Na dzisiaj, na jutro tak. Tylko co dalej? Ja staram się o tym wszystkim nie myśleć. Te sprawy zostawiamy politykom i filozofom. Niech oni je rozstrzygają. Naszym obowiązkiem jest dobrze i godnie wykonywać swoje zadania. A więc do roboty, precz z wątpliwościami, precz z. Bernacki urwał, gdyż do pokoju wszedł Kasperek. No co tam? Zwrócił się do niego. W porządku. Telefonogram jest już w Warszawie. Solidna firma z ciebie, pochwalił go Bernacki. Następnie otworzył biurko i wyjął kilka zdjęć zamordowanej dziewczyny. Weź je. Na odwrocie zapisałem rysopis mordercy. Zapoznaj z nim kogo trzeba. Idź już, ponaglił, widząc, że Kasperek nie kwapi się do wyjścia. Kierowca pewnie już czeka na parkingu. Miał być za piętnaście siódma. Powodzenia. I zadzwoń, gdyby ci się powiodło, poprosił Szczęch. Ale najpierw wstąp na kefir. Nie znam lepszego lekarstwa na bóle głowy, zażartował. Postaram się, mruknął Kasperek z bladym uśmiechem i opuścił gabinet bernackiego. Przyjaciele za siostro zabrali się do roboty. Do godziny ósmej sporządzili kilka notatek z ustaleń poprzedniego dnia oraz naszkicowali plan czynności na najbliższych kilkanaście godzin. Jeszcze nie wiedzieli, że z planu tego nie uda im się zrealizować ani jednego punktu, że za pół godziny okaże się one zupełnie bezwartościowy, a meldunek który wysłali do biura kryminalnego, już nieaktualny.